Witam serdecznie. Detektyw prawdy czasów ostatecznych. Szanowni słuchacze, chyba muszę dokonać rewizji swoich przemyśleń, swojego podejścia do tej pandemii, ponieważ totalnie wystraszyłem się nowym wariantem mu. To jest o wiele poważniejszy wariat, przepraszam, wariant niż te pozostałe, poprzednie, delty i inne. Dotychczas lekceważyłem to wszystko, co się działo, ale teraz się naprawdę wystraszyłem. Już wiem, jaki ten wariant, tak, wariant, już teraz mówię poprawnie, jest groźny po prostu. Powiem wam, jak do tego doszedłem. Otóż poszukałem trochę w internecie i w końcu znalazłem, wiem skąd on pochodzi i wiem, jakie są objawy. Potraktujcie ten film naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Popatrzcie sami. To jest ten straszny wariant. Tak, on jest straszny, tak jak straszna jest ta krowa. Wzbudza grozę i należałoby się w tym momencie zastanowić, czy my wszyscy dobrze robiliśmy do tej pory, lekceważąc te poprzednie wariaty, przepraszam, warianty. No bo każdy z nas przecież pija mleko w jakiś sposób, tak? Jest albo mleko w kartonie, albo ktoś pija czasami cappuccino, tam też jest mleko. No więc są jeszcze wyroby różne mleczne, prawda? I co? No wychodzi na to, że ten wariant jest przenoszony drogą mleczną po prostu. No tak to wygląda. Ja nic nie poradzę na to. A więc jest bardzo duże ryzyko zachorowania. Radzę przemyśleć. Zobaczcie, tu jest właśnie ta droga mleczna. No i chciałbym was właśnie przestrzec przed tym wszystkim. No ale najważniejsze tutaj w tym wszystkim są objawy, bo to, w jaki sposób się roznosi ten wariant, przepraszam, wariant, jest już po prostu zrozumiałe. Już wiemy skąd. Nazwa mówi sama przez się. No ale zobaczcie teraz, co on powoduje. Ludzie, po prostu szok. Naprawdę musimy trochę poważnie potraktować tę pandemię, przepraszam, pandemię. Popatrzcie sami. Nie chciałbym zobaczyć kogoś takiego na ulicy, ponieważ nie wiedziałbym, w którą stronę uciekać. Co prawda ćwiczę jogging, ale taka szalona krowa z tym wariantem mu może być po prostu szybsza ode mnie. Różnie to bywa, zresztą na ulicach nie ma się gdzie skryć, nie ma zbyt dużego pola manewru, co innego gdzieś poza miastem, tak, ale w mieście to no, niewielkie szanse na przeżycie, a więc po prostu chciałbym, żebyście się zastanowili, wzięli na poważnie to wszystko, bo jeżeli nie przerwiemy tej fali zachorowań na wariant mu, który się rozprzestrzenia na świecie, to czekają nas po prostu takie obrazy na polskich ulicach i nie tylko. To jest po prostu naprawdę coś strasznego. Nie chciałbym spotkać takiego człowieka z tak wywalonym językiem gdzieś wieczorem. No, tym bardziej gdzieś w autobusie, gdzie nie ma gdzie uciekać. Nie wiem, naprawdę radzę to wszystko przemyśleć, bo chyba się myliliśmy w tym wszystkim i faktycznie trzeba przyjąć tę linię, tą linię taką jakby no, tych globalistów, tych ludzi, którzy chcą nam pomóc po prostu, chcą nas ostrzec przed tą straszną chorobą szalonych krów z tym nowym wariantem. Także dziękuję wam za uwagę bardzo. Jestem poddenerwowany, wybaczcie. No ale musiałem wam to powiedzieć, musiałem się podzielić, ratować was. Także tak to wygląda.
Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Z Bogiem nie oznacza, że ma być zawsze smutno. Czasami ma być wesoło. Wszystkiego dobrego.